Dobry wieczór. Witamy. To już 24 protokół badawczy. Dorotko, jesteś gotowa? Jestem gotowa. To przygotuj swoje ciało do wejścia w hipnozę. Rozluźnij je. Wypuść wszystkie napięcia z całego dnia. Możesz wziąć kilka głębokich oddechów. I z każdym wydechem wypuszczaj te napięcia i wrażenia z całego dnia. Policzę teraz od 5 do 1, a ty będziesz się relaksować coraz bardziej i coraz głębiej, aż do bardzo przyjemnego stanu. Policzę do 3 i na 3 przeniesiesz się do Australii. 1, 2, 3. Od września pożary w Australii strawiły teren o wielkości 8 milionów hektarów, obejmujący Nową Południową Walię, Wiktorię, Australię Południową i Queensland. To powierzchnia dwa razy większa od tej, która spłonęła w pożarach na Syberii i w Amazonii w 2019 roku. Jeśli jesteś już w Australii na planie fizycznym, poszukaj przyczyny pożarów, ale na planie fizycznym. Podpalanie lasu. Coś jeszcze? Oficjalnie to upały, ale ja mam informację, że to jest też podpalanie lasów. To podpalanie lasów jest celowe? Tak. Skup się na tych czynnikach i opisz je dokładniej. Jak widzisz to podpalanie lasów? Czy widzę taką startę, taką stożek pieniędzy, więc, i jakichś ludzi przy tym, więc dla mnie informacja jest taka, że to jest, wygląda, że za pieniądze ktoś na tym zarabia, tak bym powiedziała. Sprawdź na planie fizycznym. Czy największe pożary w 2019 roku, czyli te w Amazonii i na Syberii, mają jakiś wspólny wątek z tymi australijskimi? Czy jest coś, co je łączy? Ludzie na pewno i polityka. A na planie eterycznym? Zobacz to samo na planie eterycznym. Na planie eterycznym zobaczyłam energię ludzi smutnych, takich ściskających brzuch, no tak po prostu zgiętych w połowie ciała,
i bardzo smutnych, takich przeżywających ból. Coś łączy się z tym bólem. Ten ból jest czymś, co je łączy. A czy ten ból ma jakiś dalszy ciąg, albo czy łączy się z czymś? Tak lub nie. Nie widzę tego, o, tak bym to nazwała, żeby to było połączone. Tylko teraz, czy chodzi o połączenie z tymi wcześniejszymi Tak, cały czas, pożarami? tak, cały czas, Cały czas no, w tak, patrz kontekście w tych kontekście trzech. tych trzech. No to na pewno łączy je ból ludzi, którzy przeżyli te pożary bądź zginęli w tych pożarach. A jeżeli To chodzi o chodzi. przyczynę tych pożarów, czy jest jakaś przyczyna, która jest wspólna dla tych trzech terenów objętych pożarami? Na tym poziomie ezoterycznym już. Tak. W powietrzu widzę energie, które były zagubione, więc dla tych trzech miejsc, jeżeli nawet nie są połączone ze sobą, to wspólną cechę mają, że nad nimi wirują takie jakieś zagubione energie, jakieś istot zagubionych. Zaobserwuj, pójdź śladem tej energii, zaobserwuj, co to za istoty, jakie jest ich DNA. To są świadomości ludzkie, świadomości tak, ludzkie, takie zagubione, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Są ludzie, którzy mają ciała fizyczne? Już nie. Już nie. Czyli mówisz o duchach ludzkich? Tak. I w jaki sposób one wpływają ezoterycznie na to, że te tereny objęte są potem ogniem czy pożarami ogromnymi? Te istoty mają bardzo silne emocje. Emocje, które zapamiętały jeszcze ze swoich wcieleń, kiedy były te duchy ludzkie, tak? Jeszcze w ciałach ludzkich. Mają takie mocne w sobie pożądanie, mocne poczucie gniewu, zagubienia, złości i przyciąga ich to miejsce, te miejsca takie właśnie, gdzie dzieją się takie rzeczy, nad którymi człowiek nie może zapanować. Gdzie natura jest silniejsza od człowieka. Ale patrząc na przyczynę pożarów, czy to te duchy są ezoteryczną przyczyną pożarów, czy je Nie, pożary nie. przyciągają? Przyciągają je pożary. Okej. Na poziomie tym ezoterycznym przyczyny też na pewno tutaj są emocje ludzkie związane z tymi pożarami. Ale nie widzę jasno, czy ludzie, którzy przyczyniają się do tych pożarów, mają taką energię, taką złość w sobie i te wszystkie cechy, które mówiłam przed chwilą. Czy ludzie, którzy Okej, czyli przyczyna pożarów, politycznie nie widzisz energie ludzkie, na okej. pewno silne emocje, tak. Silne Silne emocje. emocje. W porządku, to zostaw to teraz. Odepnij się od tych informacji. I pytanie kolejne. Czy geoinżynieria może być cennym narzędziem w walce z pożarami w Australii? Tak.
do czego się może przysłużyć? Jakie masz Jeżeli informacje? to jest narzędzie, to może przysłużyć się do likwidacji tych pożarów i odbudowania tego terenu, przywrócenia z powrotem do warunków takich, żeby mogły odrodzić się tam zwierzęta, żeby mogli ludzie zamieszkać z powrotem na tych terenach. A czy zostało już coś zrobione w tej sprawie? Jak to widzisz? Tak, już tam używają najnowszych technologii. Czyli technologie. Jakie technologie widzisz użyte? Chęć sprowadzenia deszczu na ten teren. Nie wiem, czy to się udało, ale robiono coś w tym kierunku, żeby wywołać deszcze. Chęć zatrzymania wiatru, czy skierowania wiatru w drugą stronę, żeby nie rozprzestrzeniał ogień, aby się nie rozprzestrzeniał. Czy jakieś środki chemiczne zostały użyte? No tak, wygląda, że tak, bo zobaczyłam jakiś helikopter nad tymi lasami. Możesz odczytać informację dotyczącą tych środków chemicznych? Jakie to środki chemiczne? Przyspieszające gaszenie ognia. Możesz odczytać, nie wiem, nazwy chemiczne tych substancji? Albo jakieś ich cechy? Nie widzę, ale tylko nazwa, jakby w swoim składzie miały brom, ale więcej nie widzę, jaka to jest nazwa, taka konkretna. A czy smugi chemiczne, tak zwane chemtrails, mają wpływ na zmianę klimatu w Australii? Tak. W jaki sposób? Zaburzają naturalny skład chemiczny powietrza. Jakie to ma konsekwencje dalsze? Zanieczyszczenie środowiska, zanieczyszczenie powietrza, opady. Takie geologiczne, czyli po prostu na ziemię, które też przenikają do ziemi, co ma też wpływ na zachowanie się gleby. Roślinność też odczuwa to, że to jest trucizna. Zwierzęta, wszyscy w zasadzie. Tylko że zwierzęta starają się przystosować szybciej niż rośliny. Czyli rośliny mają większą trudność w przystosowaniu się. Tak. Zobacz teraz, Dorotko, emisję dwutlenku węgla w Australii w 2019 roku. I sprawdź, czy przyczynia się ona do zmiany klimatu w tym kraju. Emisja węgla wtedy była bardzo duża, dwutlenku węgla. Na pewno ma wpływ na klimat, natomiast ja jednak widzę, że tutaj ludzie w dużej mierze przyczynili się do tych pożarów. A do zmian klimatu w tym kraju, bo o to pytam. Czy ta wysoka emisja dwutlenku węgla
przyczynia się do zmiany klimatu w tym kraju, czy na tym kontynencie. Tak czy nie? Nie mam jasnej odpowiedzi. Okej, to Nie odepnij mam. się od tego, będzie kolejny wątek. Policja z terenów najbardziej dotkniętych pożarami, taka miejscowa policja z tych terenów, zgłosiła 183 osoby, w tym 40 osób nieletnich, którym przypisuje się celowe podpalenia. Jak postrzegasz prawdziwość tych informacji na planie fizycznym? Co do ilości osób, bym nie potwierdziła. Według mnie jest to jakaś mniejsza grupa. Jaka liczba czy cyfra przychodzi ci do głowy? 40 osób. Łącznie 40 osób. Tak. Co jeszcze widzisz? Że to jest też sprawa taka polityczna, zatrzymywanie tych ludzi, że to jest takie szukanie winowajcy gdzie indziej niż jest w tej całej sytuacji. Zamazywanie prawdy, uciekanie od prawdy. Czy to oznacza, że aresztowane są osoby lub zatrzymywane lub posądzane o te podpalenia inne niż zrobiły to naprawdę? Znajdź teraz na planie fizycznym jednego z podpalaczy, właśnie tam w Australii. Powiedz mi, jakie były jego prawdziwe motywy do wzniecenia ognia? Mówimy o prawdziwym podpalaczu. Mówi duże pieniądze. To znaczy, że jest opłacany, tak, żeby to robić. Czy jest również chroniony, żeby nie został złapany, dostrzeżony? Tak, mówi, że tak, że ma to zagwarantowane. Zobacz go teraz na planie eterycznym i powiedz mi, co widzisz, co postrzegasz. Widzę połączenie z tym duchem ludzkim, który nad tym terenem, nad tymi terenami, te duchy ludzkie, które się unosiły i szukały, jak tutaj się wcielić. I widzę, że ten podpalacz ma, żeruje na nim właśnie taki duch ludzki. I on dlatego robi tak absurdalne rzeczy. A tak dla sprawdzenia tylko. Jeżeli już masz tego człowieka na planie eterycznym, podejdź do tego ludzkiego ducha, popatrz mu w oczy i powiedz mi, jakie jest jego DNA. Ludzkie. Ludzkie, ok. Ma ciało na ziemi Nie, obecnie? nie. Nie ma. A w jaki sposób jest połączony z tym człowiekiem? Nie widzę, że jest przyczepiony do jego pleców. Z czym się Że, synchronizowali? Z taką złością, poczuciem niemocy, byciem biednym, chęci szybkiego zysku. Ten duch ma taką świadomość jeszcze po prostu, no ma taką świadomość, tak? Będąc duchem, zebrał takie doświadczenia, a tutaj człowiek, który to podpala,
żyje i ma jeszcze takie podejście niskowibracyjne, przez to, że ma dużo w sobie złości. Chyba wygląda też na tą sytuację, w jakiej musi żyć. Jasne. Dorotko, chciałabym, żebyś zobaczyła, czy za tym duchem ludzkim ktoś lub coś stoi jeszcze. Czy jest ktoś, kto manipuluje jego zachowaniami. Tak czy nie? A zobaczyłam, tak, zobaczyłam teraz jakiegoś takiego głównego szefa, który jak marionetkami porusza tymi duchami ludzkimi nad tymi terenami, które płoną. Sprawdź jego DNA. Reptyle, Lloyd. Reptiloid. Okej. To teraz zostaw tę sytuację. Popatrz, chciałbym, żebyś poszukała człowieka, który płaci za podpalenia. Masz go? Jakiś urzędnik ma, bo zobacz. Okej. Zobacz, czy go na planie ezoterycznym. Stoi za nim też reptyloid. Czy to jest ten sam reptiloid? Tak. Okej. Dziękuję. To tylko tyle chciałam sprawdzić. Teraz tak. Następny to odepnij się od tych duchów, reptiloidów. Zupełnie pójdź do swojej przestrzeni. Już. Już. I kolejne pytanie. Pożary przyczyniły się do śmierci wielu osób. Chciałabym, żebyś sprawdziła, do ilu i jaka jest oficjalna i nieoficjalna liczba tych ofiar. Sto 42 tysiące osób. Tyle mam informację, że taka ilość nieoficjalnie poniosła śmierć. A oficjalnie? Sto 20 tysięcy. No to jest niecałe 20 tysięcy różnicy. Czy ta liczba się zmieni od chwili obecnej, czyli od dziś, do końca tego australijskiego lata? Tak, będą jeszcze ofiary. Ile wtedy będzie ofiar śmiertelnych? 160 tysięcy. Ile zwierząt zginęło w tych pożarach? Ponad 400 tysięcy gatunków. 400 tysięcy gatunków. Czy ta liczba zmieni się od chwili obecnej do końca australijskiego lata? Niestety tak. Mam taką widzę cyfrę, że będzie to 600 tysięcy. 600 tysięcy. Czy niektóre gatunki zwierząt wyginą? Tak. Jakie, jeśli tak? Czy są to gatunki, które znamy i są jakby opisane w oficjalnej nauce? Tak, to są gatunki, które znamy, ale najwięcej tych najmniejszych, których nawet ciężko jest nieraz zidentyfikować, bo one mają najmniejszą szansę, bo część tych większych gatunków też ludzie ratowali, a tu przy tych najmniejszych nie ma szans. Potrafisz wymienić jakieś gatunki? To znaczy tak, no ratowane konie, ratowane misie,
koala, uciekające kangury, widzę ludzi, którzy pokazują im drogę, w którą stronę mają uciekać. Natomiast taki, widzę bardziej, jeżeli chodzi o te, których nie udało się uratować, to widzę bardziej takie jaszczurki, robaki, pająki, takie, które są niemożliwe do złapania przez człowieka i żeby szybko też uciekły, jest bardzo ciężko. Powiedz mi, Dorotko, czy pożary w Australii mają jakąś przyczynę ezoteryczną, powiązaną z planem fizycznym? No ja od początku widzę tam jakąś dużą złość, agresję, taką niemoc ludzką, złość na politykę, na to, co tam się dzieje. Generalnie żyje się tam ludziom dosyć komfortowo, ale może tu chodzi o te endemiczne, o tych ludzi, którzy tam byli zawsze. Oni nie wszyscy są tam pogodzeni z tym konformizmem i z tym, jak wygląda dzisiaj Australia. A co z planem Ale eterycznym? tych Czy widzisz przyczyny, czy przyczyny eteryczne, na planie eterycznym, czyli tym najbardziej subtelnym? No właśnie to też ma przełożenie, bo ludzie, ci fizyczni, mają te emocje, a te emocje są przyklejone na tym poziomie eterycznym i tam jest takie starcie jakieś, coś czego już też na poziomie eterycznym jest jakby nie do wytrzymania i te emocje też powodują, że właśnie dochodzi do tych pożarów. Oprócz tego, że są ludzie, którzy zaczynają to robić. Okej, Dorotko, widziałaś przy człowieku, który podpalał ducha, przy duchu reptiloida, przy człowieku, który płaci za podpalenia, również widziałaś reptiloida. Powiedz mi, czy jedną z przyczyn, albo taką pierwotną przyczyną, przyczyna tych pożarów jest powiązana z reptiloidami. Tylko tak czy nie? Tak. Zobacz teraz na planie eterycznym obecną sytuację polityczną w Australii. Czyli plan eteryczny, subtelny i sytuacja polityczna w Australii. Też ogromne starcia, też te energie się ścierają. Nie ma tam jedności. Też wygląda właśnie na poziomie politycznym, że stoją za tym też reptiloidy. Korzystają z tego, z tego braku jedności, z tych starć. Tak, tak. I tak jakby jeszcze kierowały tymi ludźmi tak na poziomie energetycznym, jakby byli zaślepieni, jakby nie mieli świadomości, jakby brnęli w coś, co jest absurdalne i jakąś niewłaściwą drogę wybrali. W jaki sposób reptiloidy korzystają z tych energii? No, odżywiają się i mają ogromną radość z tego, że to wszystko idzie w takim kierunku. Czy mają nadzieję na to, że się pogłębi jeszcze ten konflikt wewnętrzny? No, po to to robią, żeby właśnie się pogłębił. Jeżeli to jest konflikt, to znaczy, że są jakieś strony w tym konflikcie. Czy obie strony mają powiązania czy połączenia z reptiloidami? Tak. Zostaw teraz tę sytuację, ale sprawdź, co mieszkańcy Australii sądzą o obecnej sytuacji politycznej podczas tego kryzysu.
oni to widzą, co czują. Strach przede wszystkim. Część mieszkańców, którzy mieszkają w innej części, obserwują to, ale nie są tak fizycznie zaangażowani w pomoc, czyli część ludzi cierpi, część nie cierpi, ale jak to zazwyczaj jest w społeczeństwie, są ci, którzy chcą pomóc i ci, którzy w ogóle nie mają w ogóle empatii, żeby pomagać sobie nawzajem. Czyli jest i ten podział nie tylko po stronie politycznej, ale i po stronie mieszkańców też to widać. Kolejny wątek. Według opinii Climate Change Performance Index Australia uzyskała najgorszy wynik w odniesieniu do polityki klimatycznej. Co więcej, Australia wycofała się z porozumienia paryskiego dotyczącego redukcji CO2. Popatrz, Dorotko, czy polityka przyjęta przez Australię miała wpływ na pożary. Miała wpływ, ale nie bezpośrednio przez to, że jest tak wysoki poziom CO2. A w jaki sposób w takim razie? Przez niewłaściwe podejmowanie decyzji i chęć wprowadzenia, to brzmi absurdalnie, ale część z polityków części zależy na tym, żeby na kontynencie był chaos. Według opinii miejscowych gazet, politycy nie interesują się tą katastrofą w ogóle. Czy na planie fizycznym istnieją przyczyny takiego postępowania australijskich polityków? Tych, którzy są kierowani, połączeni z reptylidami, to ma tak wyglądać po prostu, ale to nie jest prawda, że nie są tym zainteresowani. Są, tylko mają tak postępować, żeby jeszcze bardziej skłócić ludzi, żeby ta sytuacja jeszcze bardziej wyglądała na niebezpieczną. Czy wypełniają czyjeś rozkazy? Czy jest ktoś, kto jakby kieruje tym chaosem, tym kryzysem? Na poziomie fizycznym jest grupa kierująca, która chce na tym zarobić w przyszłości. Okay. Z czym związana? Z jaką branżą? Czy potem organizacje, które zajmą się potem przywracaniem tych terenów do normalności, tak, funkcjonowania, jeżeli to będzie możliwe, będzie można na tym zarobić duże pieniądze. Czy są to korporacje? Jakieś po prostu komercyjne organizacje? Bardziej to wygląda jak grupy decyzyjne niż korporacje, ale więcej nie wiem. Popatrz teraz na to samo, tylko na planie eterycznym. Czy politycy? Z różnych grup społecznych i decyzyjnych, ale to nie jest duża grupa, która chce na tym zarobić, ale bardzo wpływowa. I na poziomie eterycznym to wygląda, jakby te energie tak zacierały ręce i takie były po prostu złośliwie zadowolone z tej sytuacji. W ogóle o jakich energiach absurdalnie mówisz? to Kto się wygląda. cieszy z tej sytuacji? Właśnie ci, którzy mają wpływ
na to, co się wydarza i chcą na tym zarobić pieniądze w przyszłości. Czy ktoś wpływa na nich? Lub coś? To tak wygląda, jakby reptyloid ich prądem Czy mają podpięcia drażni. jakieś? Czy to są te same reptiloidy, które widziałaś wcześniej? Tak. Dopiero po kilku miesiącach inne kraje oficjalnie zadeklarowały chęć pomocy Australii przy tych pożarach. Czy istnieje przyczyna ezoteryczna takiego opóźnienia? Taką ścianę zobaczyłam, jakby specjalnie była postawiona taka blokada energetyczna, nie pozwalająca przejść informacji dalej. Do kogo należy ta blokada? Też do reptyloidów. Czyli to one blokują Tak. wychodzenie informacji na temat tego, co się dzieje w Tak. Australii? I tak jakby ta druga strona, jakby inne kraje też miały takie blokady i nie mogły wcześniej nic pomóc, tego były bezradne na poziomie tym energetycznym. Okay, a dlaczego ta blokada przestała działać teraz? To też jest takie zadanie, też to jest jeden z czynników takich ustalonych w tej całej sytuacji, że, no nie, że nie można tak bez końca tego blokować, bo to by było podejrzane. Więc już teraz są możliwości, że inne kraje mogą zgłosić się, ale najpierw musiałyby nastąpić duże straty. Takie pytanie ode mnie z ciekawości zupełnie. Docierają w różnych mediów społecznościowych różne informacje typu, że tak naprawdę w Australii te pożary są naturalne i że nie jest to nic niezwykłego. Kto wysyła takie informacje? Czy one są prawdziwe? Sprawdź, proszę. To ludzie, którzy chcą uspokoić innych, sami szukają takich informacji, bo w Australii ciągle gdzieś ze względu na duże ocieplenie, znaczy po prostu na gorąco tam występujące, gdzieś te pożary były albo huragany, ale teraz ten ewidentnie nie wygląda jako. One tak, wcześniej były, ale to nie aż taka skala jak w tej chwili. To wygląda, jakby to było napędzane, jakby to było sterowane. Okej, czyli rzeczywiście pożary występują naturalne, ale nie tym razem. I nie w takiej skali. Nie w takiej sali, okej. I ostatnie pytanie, Dorotko. Czego doświadcza zbiorowa świadomość w związku z tą katastrofą w Australii? Cierpienia. W tej zbiorowej świadomości jest informacja, że cierpią zwierzęta, cierpią ludzie, że człowiek nie ma wpływu na naturę, jest za słaby, żeby zapanować nad naturą, że jest zbyt właśnie słaby. Chodzi o to, żeby zobaczyć siłę natury, ale nie od tej pięknej strony, tylko Tej od niszczącej. tej niszczącej, tak. A tak naprawdę czyją siłę ludzie mieli zobaczyć, czy świadomość ludzka miała zobaczyć? Jakiej siły się obawiać, lub wobec jakiej siły czuć się mniejszą i słabszą i bezbronną? Wobec siły. Niewidzialnej, taką mam informację, ale To to dotknij tej niewidzialnej siły i powiedz mi. tych reptyloidów siły Okej. tak naprawdę.
czy w tym cierpieniu lub w tych informacjach, które docierają do świadomości ludzi, popatrz na najbardziej subtelnym poziomie, by co przenika do umysłów. Kogo ludzie mają się Ogień, bać? ognia, ogień jest niszczący, ogień jest trudny do zatrzymania, no i świadomość bólu związanego z tym, jak coś się pali. Się pali, coś jest niszczone, coś jest marnotrawione. Okej, Dorotko, to było ostatnie pytanie. Bardzo Tobie dziękuję. Proszę rozłącz się teraz ze wszystkimi i ze wszystkim. Pozwól, żeby energia tej sesji zupełnie Cię opuściła, rozpuściła się. Nic ani nikt nie wpłynął na Ciebie, nie dotknął Cię, ani nie przeniknął w żaden sposób. Otwórz sobie teraz swój portal. Wejdź do niego, zamykając za sobą drzwi. W tym portalu podnieś swoje wibracje i zregeneruj się. Pozwól, żeby wszystkie energie Twojego ciała wyrównały się i osiągnęły optymalne i najlepsze dla Ciebie poziomy i wibracje. Czujesz się teraz swobodnie, wypoczęta, radosna, spokojna, wolna. I na dwa, czujesz, jak te wibracje, wspaniale zharmonizowane i wyrównane, budzą twoje ciało fizyczne i sprawiają, że ciało fizyczne również się regeneruje i odmładza, wyrównuje i harmonizuje. Kiedy czujesz już te energie płynące w Twoim ciele w taki sposób, jak lubisz. Czujesz, jak ciało staje się coraz lżejsze i lżejsze i chce wrócić do swojej rzeczywistości, do swojego życia. I na trzy otwórz oczy. Już. Jak się czujesz, Dorotko? Dobrze, ale w trakcie miałam taki dyskomfort. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro, como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces, hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Pues zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat, i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas?
Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości. Istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta
osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. I cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vas a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que la ciudad de Nueva York en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.